Dziękuję. Jeszcze dopowiadając niejako do tematyki poprzedniego wystąpienia, warto tu jeszcze dopowiedzieć, że ten konflikt, który został zarysowany między Wojciechem Wasiutyńskim a Jędrzejem Giertychem, miał przecież swoje jeszcze wcześniejsze, datował się od okresu wcześniejszego, bowiem Wasiutyński jeszcze przed wybuchem II wojny światowej jako działacz ruchu narodowo-radykalnego Falanga krzyżował niejednokrotnie szpady polemiczne z Jędrzejem Giertychem na łamach właśnie ówczesnej prasy. Dobrze, przechodząc jednak do tematu mojego wystąpienia, należy stwierdzić, że problematyka ta posiada już swoją literaturę. Zainteresowanie badaczy tematu zarówno dotyczyło poglądów Jędrzeja Giertycha na całość ziem zachodnich i północnych, jak i wybranych regionów. Myślę jednak, że ta spuścizna pisarska Jędrzeja Giertycha, to zostało też już powiedziane, jest na tyle bogata, że można ukazać to zagadnienie bez ryzyka powielania dotychczasowych ustaleń. Ja tu będę posiłkował się tekstem, ponieważ no, sporo cytatów chciałbym przytoczyć, no bo tak jakby one najlepiej obrazują to stanowisko. Chronologicznie najwcześniej Jędrzej Giertych zaangażował się na działalność na rzecz Warmii i Mazur. Regionem tym zainteresował się, jak wskazywał w pisanych już po wojnie wspomnieniach, w zasadzie autobiografii zatytułowanej Curriculum Vitae, zainteresował się już na progu odzyskania przez Polskę niepodległości. Był wówczas działaczem harcerskim i jako taki miał brać udział w akcji pomocniczej poprzedzającej plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu, który przewidziany był ustaleniami konferencji pokojowej na 11 lipca 1920 roku. Ostatecznie udział ten nie doszedł do skutku, ale już sam fakt wyrażenia akcesu w tej akcji jest, myślę, wymowny. W latach 1921-1927 pełnił Giertych funkcję zastępcy, a następnie kierownika działu drużyn harcerstwa za granicą. Współtworzył też struktury związku na terenie Prus Wschodnich. W 1923 jako delegat harcerski brał udział w zjeździe założycielskim Związku Towarzystwa Młodzieży Polskiej w Olsztynie. Pracę na tym odcinku kontynuował później już jako urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, początkowo jako referent, potem referendarz, a następnie jako attaché konsularny w konsulacie Rzeczpospolitej Polskiej w Olsztynie. Przyczynił się wówczas między innymi do utworzenia szeregu kilkudziesięciu polskich szkół, między innymi na terenie ziemi złotowskiej, Pomorza i właśnie Prus Wschodnich. Współpracował na tym polu z działaczami przede wszystkim Związku Polaków w Niemczech. Cele, które stawiał przed sobą, działając na terenie regionu, sam opisywał w następujący sposób, cytuję: uważałem, że trzeba zrobić wielki wysiłek, by uratować Mazury pruskie przed wynarodowieniem. Mówiły one po polsku, ale były usposobione po prusku i się wynaradawiały. Nie zanosiło się na bliską wojnę, trzeba było liczyć się z tym, że Mazury długo jeszcze pozostaną pod panowaniem niemieckim. Trzeba więc prowadzić długą, uporczywą, dobrze pomyślaną kampanię uświadamiającą propagandowo na Mazurach. Jak wiemy, ten plebiscyt z 20 roku został no, z kretesem przegrany przez stronę polską. Jedynie kilka procent opowiedziało się uprawnionych do głosowania za pozostaniem, za przynależnością Prus do Polski. Giertych, pracując przez około półtora roku w Olsztynie, poza obowiązkami takimi typowo urzędniczymi, współpracował też nieoficjalnie, pełniąc funkcję redaktora w piśmie Mazur.
Było to pismo właśnie działaczy polonijnych na terenie regionu. Prowadził je wspólnie z takim innym działaczem mazurskim, Antonim Szajkiem. I zamieszczał na jego łamach felietony pod pseudonimem Jedam. To w gwarze mazurskiej oznaczało imię Adam. Współpracował także z wydawaną przez Seweryna Pieniężnego Gazetą Olsztyńską. A w okresie jeszcze wcześniejszym, o czym też warto wspomnieć, miał swój udział w wydaniu i kolportażu powieści Krzyżacy Henryka Sienkiewicza, która to edycja drukowana była szwabachą, tak, czyli kierowana do tej ludności mazurskiej. Poza tą działalnością też eksplorował region turystycznie. Wspólnie z żoną Marią Łuczkiewiczów odbywał liczne kajaki po zbiornikach wodnych, rzekach i jeziorach mazurskich i warmińskich. Dawało mu to, jak sam wspominał, możliwość obserwacji lokalnych stosunków oraz poznawania życia miejscowej ludności. Wśród przedwojennych prac Jędrzeja Giertycha ta tematyka tego regionu Prus Wschodnich najpełniej omówiona została w pracy zatytułowanej Za północnym kordonem, wydanej w roku 1934. Tam poza takim szerokim rysem opisu właśnie stosunków panujących na tym terenie, jak też licznych odniesień historycznych, co ciekawe, wskazywał w pracy na możliwość zaistnienia koniunktury dla zrealizowania wcześniejszych postulatów wysuwanych m.in. przez delegację polską na konferencji pokojowej w Paryżu po zakończeniu I wojny światowej. I tu cytat. Polityczny status quo w sprawie wschodniopruskiej może zostać tym łatwiej zburzone przez wybuch wojny. Polska wojny z Niemcami nie chce i sama jej nie sprowokuje, ale jeśli będzie zaczepiona, od walki się nie uchyli. W razie wyraźnej klęski Niemiec nic by nie stało na przeszkodzie załatwieniu sprawy Prus Wschodnich w myśl dziejowych dążeń Polski, to znaczy załatwienia jej w ten sposób, by jako sprawa uległa ona likwidacji. Tyle Jędrzej Giertych. Tak, to ostatnie zdanie wskazuje wprost, mówi wprost o planie wysuniętym przez Jędrzeja Giertycha rewindykacji przez Polskę Prus Wschodnich. Uznawał on je za obszar etnograficznie polski oraz no, niezbędny dla bezpieczeństwa państwa. W dalszym miejscu owej pracy, co ciekawe, pojawia się taka alternatywa no, pokojowego załatwienia sprawy przynależności państwowej Prus Wschodnich. Otóż Giertych wraca do takiego pomysłu sformułowanego właśnie w trakcie konferencji paryskiej przez Romana Dmowskiego, który pisał o możliwości postawienia takiej zależności pomiędzy właśnie ewentualnym przyłączeniem Prus Wschodnich do Polski, a zgodą na Anschluss Austrii przez Niemcy. Tak, to miała być ta cena. Do problematyki związanej z regionem Prus Wschodnich Giertych powracał też później, w latach późniejszych, także na emigracji już po wojnie. Wśród prac, o których warto wspomnieć, należy wymienić m.in. Oblicze religijno-narodowe Warmii i Mazur z roku 1957 oraz Powieść na Świętej Warmii z roku 1983. Podsumowując niejako ten wątek pruski, wschodniopruski, czyli Warmii i Mazur, należy podkreślić, że w literaturze doceniono to zaangażowanie Giertycha i jego działalność na rzecz Warmiaków i Mazurów. Świadczyć o tym może chociażby fakt umieszczenia biogramu Jędrzeja Giertycha w słowniku biograficznym Warmii, Mazur i Powiśla. Taki słownik wydany w 1983 roku nakładem Instytutu Wydawniczego PAX właśnie zamieszcza ten biogram Giertycha właśnie jako działacza mazurskiego.
Szerzej problematyka dotycząca ziem zachodnich i północnych, już pozostałych regionów, przede wszystkim w kontekście stosunków, omawiania stosunków polsko-niemieckich. Giertych zamieszczał przed wojną także na łamach prasy, na łamach dzienników związanych z Obozem Narodowym, czyli Kuriera Warszawskiego, Gazety Warszawskiej, Torujskiego Słowa Pomorskiego, tygodnika Myśl Narodowa, czy też miesięcznika Polityka Narodowa. Formułował wówczas w latach 30. między innymi konieczność przyłączenia Wrocławia. Podkreślał niejednokrotnie strategiczne znaczenie linii Nysy Łużyckiej i Dolnej Odry. Też ze względów strategicznych opowiadał się za udzieleniem przez Polskę poparcia Czechosłowacji w trakcie kryzysu w 1938 roku w celu podjęcia wspólnej akcji przeciwko Niemcom. Swoje przekonania Giertych również manifestował w sposób czynny. Warto tu wspomnieć, iż brał udział w ogólnopolskim zjeździe Wydziału Młodych Obozu Wielkiej Polski zorganizowanym na początku maja w 1930 roku w Gdyni. Zjazd ten miał na celu zamanifestowanie zachodniego programu obozu narodowego. W trakcie tego zjazdu dokonano między innymi symbolicznych zaślubin młodych działaczy z morzem. Publicznie formułowano też oczekiwania, że w przyszłości może nastąpić rewizja zachodnich granic Polski, rzecz jasna na korzyść Polski. Przechodząc teraz tak jakby do drugiej części dorobku, czyli do tego wspominanego dorobku historiozoficznego, problematyka ziem zachodnich i północnych zajmowała w ramach tego dorobku istotne znaczenie. W kilku syntezach dziejów Polski, których Giertych był autorem, wątek ten przewija się. I zgodnie z formułowaną w obozie Narodowej Demokracji myślą zachodnią, Giertych utożsamiał granice państwa pierwszych piastów, do których się odwoływano powszechnie w obozie narodowym, z ziemiami macierzystymi Polski. Ich stopniowa utrata, przede wszystkim na rzecz Marchii Brandenburskiej, następnie na rzecz Prus, była zdaniem Giertycha jedną z kluczowych przyczyn upadku I Rzeczypospolitej. W jednej ze swoich przedwojennych prac zatytułowanej Tragizm losów Polski wskazywał, iż wcześniejsze cesje terytorialne ziem państwa polskiego na rzecz Szwecji czy też Rosji nie posiadały takiego znaczenia jak, cytuję, rozczłonkowanie tego, co stanowi rdzeń naszego terytorium narodowego. Kluczowe, zdaniem Giertycha, okazało się ujęcie przez Prusy dolnego biegu Wisły. Co ciekawe, Giertych przywoływał w tym kontekście zdanie wypowiedziane przez Fryderyka Wielkiego, cytuję: kto posiada Gdańsk i ujście Wisły, ten jest bardziej panem tego kraju niż król, który króluje w Warszawie. Także w kolejnych swoich pracach Giertych konsekwentnie traktował Prusy jako głównego architekta rozbiorów Polski. W jednej już ze swoich powojennych publikacji zatytułowanych Rola dziejowa Dmowskiego, o której to publikacji była już mowa, pisał: to Niemcy odniosły główną korzyść z rozbiorów Polski. Prusy chciały rozbioru, bo chciały Polskę całkowicie unicestwić, zajmując w układzie politycznym europejskim jej miejsce, a także bo chciały zagarnąć Pomorze, by uzyskać połączenie Królestwa z Berlinem i nieprzerwaną linię wybrzeży południowego Bałtyku. Chciały zagarnąć Poznań, by zdobyć najkrótszą linię połączenia Wrocławia z Gdańskiem.
W okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch II wojny światowej, w pracy, która aspirowała do roli no, takiego nieoficjalnego programu Stronnictwa Narodowego, Giertych, podkreślając tak jakby fakt respektowania przez stronę polską ówczesnych granic, odnosił się do pojawiających się w drugiej połowie lat 30. planów ekspansji terytorialnej na wschodzie. Co ciekawe, nie odżegnywał się od nich, ale uzależniał je od wcześniejszego uregulowania granicy zachodniej. Tak? Cytuję, musielibyśmy uprzednio stać się od strony zachodniej blokiem geograficznym względnie zwartym i zaokrąglonym oraz łatwym do obrony, a także stać się państwem nie tylko dotykającym Bałtyku, ale jako tako na dłuższym odcinku wybrzeży o Bałtyk opartym. I tu przechodzimy. To jest napisane w roku 1938, znaczy w tym roku publikacja się ukazała. Przechodząc rok później też do no jeszcze ważniejszego wystąpienia, należy wskazać, że Giertych obok Jana Matłachowskiego i prawdopodobnie Karola Stojanowskiego należał do współautorów, w zasadzie był głównym autorem pracy zatytułowanej Polska wobec Niemiec. Ona ukazała się w roku 1939, w której no, zostały nakreślone, mówiąc wprost, polskie cele zbliżającej się wojny. Naczelne wskazania tej pracy prezentował podczas swoich kolejnych publicznych wystąpień ówczesny prezes Stronnictwa Narodowego Kazimierz Kowalski. W przemówieniu wygłoszonym 30 kwietnia 1939 roku w Łodzi stwierdził on między innymi, że w wypadku wojny z Niemcami Polska, cytuję, przypomnij sobie, że Dmowski walczył o Opole, o Gdańsk, o Prusy Wschodnie, o Słupsk i Piłę. Polska może się upomnieć o swą granicę militarną na dawnej rubieży historycznej na linii Sudetów i Dolnej Odry. Koniec cytatu. Dość wspomnieć, że stanowisko to stało się reprezentatywne dla niemal wszystkich formacji politycznych i zbrojnych wywodzących się z przedwojennego obozu narodowego, a też no, pod koniec wojny można powiedzieć, że stało się takim hasłem ogólnonarodowym. Już po wojnie, dokonując oceny jej wyników, Giertych wskazywał jednoznacznie, iż Polska wyszła z wojny obronną ręką. Przede wszystkim właśnie ze względu na te nabytki terytorialne uzyskane na Zachodzie. I to, tu może też posłużę się cytatem. Wojnę z Niemcami Polska mimo wszystko wygrała. Wystarczy spojrzeć na mapę, by się o tym przekonać. Nie ma już ani wolnego miasta Gdańska, ani pomorskiego korytarza, które tak leżały solą wokół Niemcom, zarówno epoki weimarskiej, jak i hitlerowskiej. Polskie wybrzeże Bałtyku ciągnie się od Fromborka do Świnoujścia. Polska wróciła nie tylko politycznie, lecz nawet i etnicznie na granice zbliżone do granic Bolesława Chrobrego. Wrocław i Szczecin stały się na nowo miastami polskimi. Tyle cytat. Takim swoistym wyrazem poparcia dla nowej granicy była wydana bezpośrednio po wojnie w roku 1947 broszura zatytułowana Zachodnia granica Polski na Odrze i Nysie. Ukazała się ona pod pseudonimem Andrzeja Mariańskiego. Co ciekawe, w niektórych bibliotekach nie jest do dziś rozszyfrowany jej prawdziwy autor. Pracę przygotował Giertych podczas krótkiego pobytu w kraju w roku 1945, gdzie przebywał jako kurier rządu Rzeczpospolitej na uchodźstwie i władz emigracyjnego Stronnictwa Narodowego. Książka ukazała się w ramach Księgarni Ziem Zachodnich w Poznaniu. Przebywając już na emigracji po wojnie, Giertych należał do grona najzagorzalszych propagatorów prawa Polski do uzyskanych w wyniku wojny terenów. Szerokie uzasadnienie polskich praw do ziem odzyskanych przedstawił w prezentowanej tu już przez Adama Śmiecha pracy Poland and Germany z 1958 roku. Tak, praca stanowiła polemikę z tezami amerykańskiego kongresmena, o czym też już było mówione.
Warto wspomnieć, że Giertych posłużył się tutaj szeroką argumentacją historyczną, prawną, ekonomiczną, która wykazywała właśnie polskie prawa do tych ziem. Uzasadnienie z kolei moralne oraz historyczne polskich praw do nabytków terytorialnych znalazło się w pracy zatytułowanej Sprawa ziem odzyskanych w świetle etyki, wydanej w roku 1948 w Stuttgarcie, a także w dużo późniejszej pracy In Defense of My Country, wydanej w Londynie w 1981 roku. Niejednokrotnie Giertych podejmował też polemiki z tezami formułowanymi przez środowiska wypędzonych, tak? One stanowiły taki, można powiedzieć, jedną z głównych sił tego zachodnio-niemieckiego rewizjonizmu. I tu taką odpowiedzią była praca zatytułowana O rzekomych ofiarach w ludziach niemieckiej ludności przesiedlonej znad Odry i Nysy na temat fałszerstw niemieckiej propagandy naukowej. Ale nie tylko wydawnictwa Zwarte, problematyka ziem odzyskanych poruszana była też w kontekście relacji polsko-niemieckich na mach prasy. I tu też wymieniane wielokrotnie Horyzonty, Myśl Polska, wydawana oczywiście od 1972 roku własnym sumptem Opoka, a także wspominane londyńskie wiadomości Mieczysława Gryzewskiego. W jednym z tekstów zamieszczonych na ramach Horyzontów z maja 1961 roku Giertych wskazywał między innymi, cytuję: Niemcy są dla nas niebezpieczne zarówno gdy występują w roli wroga, jak i w roli przyjaciela. Nawet gdyby nam dzisiaj oświadczyli, że solennie i raz na zawsze rezygnują z ziem nad Odrą i Nysą, nie moglibyśmy im wierzyć, że dotrzymają słowa skrupulatniej niż to zrobił Hitler. Otwarcie głoszą program rewizji naszej granicy, czy to w formie ponownego przyłączenia naszych ziem zachodnich do Niemiec, czy to w formie programu kondominium. Kontynuację tego toku myślenia odnaleźć można we wspominanym też dzisiaj liście Co robić? List otwarty do społeczeństwa polskiego w kraju z roku 1982, gdzie Giertych wskazywał: Nie wyobrażajmy sobie, że Niemcy trzymać się wtedy będą litery oświadczeń wschodnio-niemieckich i zachodnio-niemieckich o uznawaniu dzisiejszej zachodniej granicy Polski. Niemcy uważają, że te uznania mają znaczenie tylko tymczasowe i wiążą te dwa organizmy państwowe, ale nie wiążą narodu niemieckiego jako całości. Niemcy zachowują sobie formalne punkty zaczepienia do ogłoszenia kiedyś dzisiejszej zachodniej granicy Polski za niebyłą i prawnie nieobowiązującą oraz pobytu milionów polskiej ludności na polskich ziemiach zachodnich za bezprawny. Te instrumenty prawne, o których wspomina Giertych, to między innymi utrzymywanie fikcji prawnej w konstytucji niemieckiej, gdzie jest mowa o Rzeszy w granicach z roku 1937, co już wówczas tak Giertych eksponował. Wspominany dziś jeden z pierwszych badaczy dorobku i myśli politycznej Jędrzeja Giertycha, Piotr Piesiewicz, eksponował w prezentowanej tu pracy wysiłki narodowego ideologa w przeciwstawianiu się zanikowi w polskim społeczeństwie świadomości niebezpieczeństwa niemieckiego. Tu też warto o tym wątku wspomnieć. Giertych wśród ośrodków sprzyjających infiltracji polskiego społeczeństwa przez wrogą Polsce argumentację zachodnio-niemiecką uznawał przede wszystkim renesans ideologii uosabianej przez Józefa Piłsudskiego, ale również działalność ośrodków emigracyjnych na czele z rozgłośnią polską Radia Wolna Europa, paryską Kulturą, w kraju zaś ośrodki opozycyjne na czele z Komitetem Obrony Robotników. W kolejnym liście otwartym publikowanym na ramach Opoki w listopadzie 1987 roku Giertych podkreślał, cytuję: Gdybyśmy byli w Europie z Niemcami sam na sam, Niemcy dzisiejsi, Niemcy rzekomo odżegnujący się nie tylko od Hitlera, ale także i od Prus, Bismarcka i Fryderyka Wielkiego, napadłyby nas
z całą energią i brutalnością. I zagarnęły nie tylko Wrocław i Szczecin, nie tylko Gdańsk, nie tylko Poznań, Toruń, ale także Łódź, a może i Kraków. Tyle cytat. Reasumując, Jędrzeja Giertycha z całą pewnością określić można, aby posłużyć się terminologią zaczerpniętą jakby rodem z poprzedniej epoki ustrojowej, mianem bojownika o polskość ziem odzyskanych. Warto podkreślić, że jego aktywność posiada wymiar wieloaspektowy. Był bowiem politykiem, działaczem zachodnim, działaczem harcerskim, pracownikiem służby dyplomatycznej, ideologiem i publicystą. Wszelkie z podejmowanych działań miały jednak wspólny cel, jakim było propagowanie polskości, ziem zachodnich i północnych. Między innymi poprzez przypominanie ich historii i związków z macierzą oraz walkę o prawa ludności polskiej za północnym kordonem. Wpisywał się tym Giertych w formułowane i rozwijane w łonie narodowej demokracji nurt myśli zachodniej. Jak wskazywał jeden kolejny z badaczy dorobku Jędrzeja Giertycha, profesor Krzysztof Kawalec, stojąc przed II wojną światową na stanowisku nienaruszalności traktatów, zalecając oględność w doborze środków działania, Giertych trafnie przewidział, że, cytuję, ewentualny konflikt zbrojny zburzyłby całkowicie istniejący ład polityczny. Był też Jędrzej Giertych jednym z pierwszych polityków polskich, którzy w obliczu nadchodzącego konfliktu z Niemcami sformułował jeden z naczelnych polskich celów wojny, jakim było uzyskanie bezpiecznej granicy zachodniej na linii Odry i Nysy Łużyckiej. Już po zakończeniu wojny, przebywając na emigracji, należał do najzagorzalszych propagatorów i obrońców granicy na Odrze i Nysie. Podejmowane na tym polu działania prowadzone były, co też warto podkreślić, niezależnie od panującego w Polsce ustroju społeczno-politycznego i stanowiły w ocenie Jędrzeja Giertycha naczelny nakaz polskiej racji stanu. To tyle. Biorąc pod uwagę obszerny dorobek publicystyczny, jak i pisarski Jędrzeja Giertycha, no, nie mogłem tu posłużyć się, przywołać wszystkich prac, ale no myślę, że nie będzie na wyrost stwierdzenie, że ten wątek dotyczący ziem zachodnich, ziem północnych właśnie w kontekście stosunków polsko-niemieckich pojawia się praktycznie w każdej większej publikacji Jędrzeja Giertycha. No a całość, ten poszerzony rys postaram się przedstawić już w tekście artykułu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.